wjeżdżamy do rybackiego miasteczka Banli, na krańcach którego jest park geologiczny z ciekawymi formacjami skalnymi. Skała przypominająca wielbłąda. Głowa królowej. Geopark Jeliu znajduje się na półwyspie o długości 1700 metrów i szerokości nieprzekraczającej 300 metrów. W uformowaniu skał osadowych z okresu miocenu główną rolę odegrało wietrzenie w połączeniu ze zróżnicowaną odpornością skał budujących podstawy i wierzchołki skalnych ostańców. Pomnik rybaka, który usiłował ratować studenta zmytego przez falę do morza. Niestety obaj utonęli. Pantofelek wróżki. Niżej skalna perła. Skalne grzyby. Głowa lwa. Imbirowe skały. Skała zwana morskim ptakiem. Plastry miodu.